wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Który zespół będzie górą? Dowiedzmy się wspólnie. Dziś gościmy na BVB Stadion Dortmund, arenie, na której kariera trenerska Jurgena Kloppa nabierała rozpędu. Może i dziś obejrzymy pokaz futbolu godny niemieckiej precyzji. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24. I spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Albania zmierzy się z Hiszpanią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Strzał Muraty! Prosto w ręce bramkarza. Łatwo wyłapał piłkę. A przed Państwem skład reprezentacji Albanii. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Pora przyjrzeć się, jaki wyjściowy skład wystawił selekcjoner Hiszpanów. W bramce Unai Simon, w obronie Alejandro Grimaldo wystąpi z Danim Carvajalem na bokach. Pedri oraz Rodri zagrają na środku pomocy. Z przodu zagra Alvaro Morata. Ramadani. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. No i jest offside. Za wczesne było to podanie. Zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. Mikel Oyarzabal. Jest faul. Rzut wolny dla Hiszpanii. Grimaldo. Robin Lenormand. Morata. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Oyarzabal przy piłce. I Hiszpania bez piłki. Bajrami. Gramy dalej. Sędzia widzi, że Hiszpanie utrzymali posiadanie i puszcza grę. Jednak wrócimy do tego faulu i wznowimy grę od rzutu wolnego. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Carvajal. Morata. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Hiszpanie z korzyścią. Z piłką Pedri. Rodri. Do Pedriego. Morata teraz przy piłce. Jest! Jest! Pierwsza w tym meczu bramka! Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. No to mamy 1-0. Slani. Ismaili. Ramadani. Próbuje szczęścia. Rzuca się i broni tak jak trzeba. Daleka piłka z rogu.
Niestety, nic z tego nie będzie. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ten ruch to szansa na wyrównującą bramkę. Nic z tej akcji już nie będzie. Ayrami. Dobrze, pewna interwencja przerywa tę akcję. Oyarzabal. To był faul. Mamy gwizdek. Zaraz wznowią Hiszpanię. Piłka do nogi Oyarzabala. Przy piłce Morata. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Ależ teraz będzie okazja. To jeszcze nie koniec. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Oyarzabal. Rodri. Hysaj popisuje się teraz dobrą interwencją. I Ferran Torres. Bez bliska. Hiszpanie z korzyścią. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Teraz broja. Okazja, jak marzenie. Tak, bramka. To była kara za zbyt dalekie wyjście. Kiedy się stoi na bramce, trzeba pilnować swojego stanowiska pracy. No po prostu. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Po tym golu jest 1-1. I Merino. Oyarzabal. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Ayrami. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Szansa! Czy przełamie impas? Dobrze broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę. Ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Dani Carvajal. Jeszcze około minuty do liczonego czasu gry przed nami. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Plan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie. Wrzuca w okolice 11 metra. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Obie drużyny w gotowości. Hiszpania zaczyna drugą połowę. Ważne zagranie. Strata. Aslani. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem.
Smiley. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Aslani. Asani. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Decyduje się na indywidualny rajd. Jarzabal teraz przy piłce. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Uwaga, znalazł się na linii strzału, blokuje. I to tyle z tej akcji. Niezłe zagranie Bajramiego na wolne pole. Jest gwizdek, gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne, nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt ofensywny. Kysaj. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Mają teraz szansę na kontratak. Ferran Torres. I tyle było z posiadania piłki. Z piłką Pedri. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Ależ tutaj kapitalny blok. Pisaj. Aslani. El Seyd Hysaj ma teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Oyarzabal. Merino. Groźnie Hiszpanie nacierają nomen omen z furią. To Grimaldo. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie zagrożenie zażegnane. Grimaldo. Sfaulował teraz. Sędzia przerywa grę i przyznaje wolnego Hiszpanii. I rywal zostaje w tyle. Out po tej udanej interwencji. Ferran Torres. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Uwaga, będzie okazja. Obronił, ale piłka w grze. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Z piłką Pedri. I teraz Lenormand. Rodri. Carvajal. Ferran Torres. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. O, ma teraz autostradę do bramki. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Smiley. Aslani. El Seyd Hysaj. Asani. Czy trafi? Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz.
Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. A zatem jest teraz 3-2. Robin Lenormand. Dani Carvajal. Piłka nie opuszcza teraz ich połowy. Są świadomi wyniku, ale także czasu na zegarze. Dbają o to, by nic złego nie mogło się tu już wydarzyć. Traci tę piłkę bez faulu. Carvajal. Ferran Torres z piłką. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Ferran Torres. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Weszło! To jest hat-trick! I po tej bramce jest 4-2. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Bez gwizdka. Hiszpanie z korzyścią. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Jest faul. Rzut wolny dla Hiszpanii. Hiszpanie nie utrzymali piłki. Mija obronę tym podaniem. Świetne podanie. Będzie miał okazję. Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2-1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. Ferran Torres. Sędzia nie przerywa gry, bo Hiszpanie utrzymują się przy piłce. Rodri. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Może podgrzewać rywali. No i oto sędzia odgwizduje koniec meczu. Ekipa gospodarzy wyraźnie przybita. Muszą tutaj Bywa tylko jedną bramką, ale porażka to porażka.